Piątek, 14 kwietnia. Katarzyna Wierzbicka, zapraszam na wydarzenia. Prezydent Tarnobrzega i przedstawiciele firmy Libero Park, którzy chcą wybudować w centrum miasta galerię handlową, podpisali list intencyjny w sprawie stworzenia warunków umożliwiających jej powstanie. Czy do tego dojdzie? Sprawa jest skomplikowana. Niezagospodarowany teren u zbiegu ulic Sikorskiego i Sienkiewicza od lat prosił się o inwestora. Taki już się znalazł i chce wybudować wielkopowierzchniowy obiekt na osiedlu centrum. Mamy spore doświadczenie w realizacji takich obiektów i jest to w danym mieście, rozpatrując, jest to idealne miejsce w Tarnobrzegu na taką inwestycję. Układ komunikacyjny, lokalizacja w stosunku do centrum, no same plusy. Chcemy zainwestować w tym mieście, chcemy wybudować obiekt, który będzie służył mieszkańcom, obiekt na miarę dzisiejszych czasów. Powierzchnia budynku planowo ma liczyć około 15 tysięcy metrów kwadratowych. Planowaliśmy mniejszy obiekt na samym początku, miał to być retail park, bo takie obiekty też budujemy, natomiast w trakcie tutaj rozmów, w trakcie też konsultacji z ewentualnymi najemcami, użytkownikami obiektu, stwierdziliśmy, że byłoby to za mało na te wszystkie oczekiwania i na to, co w mieście 50-tysięcznym powinno być. Jak zapowiadają inwestorzy, w galerii powstałyby sklepy reprezentujące najlepsze dostępne na rynku marki, jakich w Tarnobrzegu jeszcze nie było. Obiekt oprócz funkcji komercyjnej, handlowej, spełniałby także pewne funkcje społeczne. Swoje miejsce znalazłoby tu kino, restauracje i parking. Na pewno istotną kwestią jest adaptacja de facto nieistniejącej ulicy Dominikańskiej, którą od samego początku zresztą deklarujemy, że chcemy zrobić, odtworzyć, przywrócić do życia, żeby to jakoś tam służyło też mieszkańcom i żeby wyglądało dobrze. I tą koncepcję, którą teraz zmieniliśmy, dostosowaliśmy do tego, żeby połączyć ulicę Dominikańską z pasażem wewnątrz galerii i żeby to wnętrze galerii też służyło takiej przestrzeni publicznej, żeby tam można było też nie tylko, nie wiem, posiedzieć, ale też ewentualnie, jeżeli miałyby być jakieś imprezy też czy przez miasto organizowane, czy to byłoby odpowiednie miejsce. W nowej galerii zatrudnienie znalazłoby 300-400 osób. Spore byłyby również korzyści dla budżetu miasta. Kilkaset tysięcy złotych rocznie. Sprawa powstania galerii na osiedlu centrum jest jednak skomplikowana, ze względu na to, że znajduje się tam strefa konserwatorska. Prezydent Tarnobrzega jest za budową obiektu. Przeciw miejski konserwator zabytków, który uważa, że tam nie może powstać taka duża budowla. Konserwator zapowiada, że ciężki bój, ale powalczymy. My chcemy z panem konserwatorem się dogadać. To nie jest tak, że my coś narzucamy. My jesteśmy otwarci, możemy tak to rozwiązać inaczej. Mamy cały zespół architektów, który może te koncepcje też dostosować do wymagań pana konserwatora, tylko oczekujemy z drugiej strony jakiegoś otwarcia i takiego podejścia nie tak nie bo nie, bo ja jestem tutaj wszechwładny. Postanowiliśmy, że 2 tygodnie temu odwiedzimy pana konserwatora i rzeczywiście złożyliśmy mu wizytę. Stwierdził, jak on by to widział. Oczywiście w pierwszych jego słowach, no to mówi, że to na pewno nie za jego czasów taki obiekt tutaj powstanie. Mówię, no trudno, jeżeli ma pan takie moce sprawcze, no to może i tak będzie, ale my też się nie poddamy. Pan konserwator w naszej rozmowie wskazywał inne grunty prywatne, na których my powinniśmy zainwestować. My już grunt mamy.
i my na innych nie możemy inwestować. To nie może być tak, że jest jeden pan, który mówi tak naprawdę, co ma być i co będzie i tylko on tutaj ma, jest najważniejsze jego słowo. Nie dotrzymuje żadnych terminów, odwołuje się kiedy chce, robi co chce. Ja próbuję się umówić do pani konserwator wojewódzkiej i porozmawiać na temat funkcjonowania pana konserwatora, pana kierownika delegatury w Tarnobrzegu i nie ukrywam, że jeżeli nie dojdziemy do porozumienia, to będę walczył o to, żeby pan konserwator na swoim stanowisku nie pozostał, bo niestety jest hamulcowym, jeżeli chodzi o pewne rzeczy. Wielkopowierzchniowy obiekt handlowy został wpisany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, które już niedługo będą uchwalali radni. Kiedy planujemy ewentualnie, że to studium zostanie uchwalone? No niestety te procedury wyglądają tak, a nie inaczej. Chcemy najpóźniej w czerwcu wyłożyć dokument do publicznego wglądu. Odbędzie się ponownie dyskusja publiczna, to będzie chyba już czwarte wyłożenie tego dokumentu i potem jak najszybciej przeprowadzić procedurę związaną z uchwaleniem tego studium. Jak zapowiada prezydent, jeżeli zajdzie taka konieczność, zostanie zwołana sesja nadzwyczajna. Rozpoczęła się jedna z największych tegorocznych inwestycji drogowych w Tarnobrzegu – remont ulicy Kopernika. Jednocześnie prowadzona jest przebudowa dróg wewnętrznych. Już niedługo ulica Kopernika zmieni się nie do poznania. Będzie nowa nawierzchnia, chodniki, pojawią się ścieżki rowerowe i oświetlenie. Nawierzchnia zmieni się na długości ponad kilometra, więc 1,2 km bieżących. Będzie całkiem nowa nawierzchnia. Będą to, tego, czego teraz w tym momencie nie ma, więc będą ścieżki rowerowe z jednej i z drugiej strony. Będą nowe chodniki, nowe oświetlenie uliczne. W ramach inwestycji w obrębie skrzyżowania u zbiegu ulic Kopernika, Świętej Barbary i 11 listopada powstanie rondo. To akurat skrzyżowanie jest bardzo niebezpieczne, a więc w tym przypadku będzie duże ułatwienie dla kierowców i ciągi pieszo-rowerowe już od ronda w stronę dworca PKP. Ta duża inwestycja, która planowo ma zakończyć się w październiku bieżącego roku, będzie kosztowała miasto 3,5 miliona złotych. Kosztorysy przewidywały, że to będzie ponad 4 200 000. Po przetargu wyszła nam kwota 3,5 miliona złotych. Cały czas jeszcze liczymy, mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać środki ze schetynówki, ponieważ tą drogę wskazaliśmy we wniosku do schetynówki. Niestety zostaliśmy zakwalifikowani, ale tych środków było na tyle niewiele, że jesteśmy na tak zwanej liście rezerwowej. Czekamy na przetargi, które organizują te gminy, które uzyskały taką pomoc i tutaj liczymy, że tak jak u nas udało się zaoszczędzić po przetargu, to liczymy na to, że przynajmniej część pieniędzy jesteśmy w stanie w późniejszym czasie odzyskać. To nie jedyna inwestycja, jaka prowadzona jest w obrębie ulicy Kopernika. Przy współudziale spółdzielni mieszkaniowych modernizowane są również drogi boczne przy blokach od numeru 2 do 16. Ich remont zakończy się w lipcu. Koszt tej inwestycji to jest 1 735 000 zł. Łącznie z ulicą Kopernika Główną i z tymi ulicami bocznymi powstanie ponad 280 miejsc parkingowych. Także mieszkańcy na pewno tych ulic po tych remontach odczują łatwość parkowania, bo w tym momencie jest to troszeczkę utrudnione. Ze względu na prowadzone remonty nastąpiły zmiany w organizacji ruchu. Ulica Kopernika jest obecnie drogą jednokierunkową, do odwołania. Przejazd możliwy jest tylko od ulicy Sikorskiego w stronę dworca PKP. W związku z tym zmieniła się także trasa przejazdu na liniach komunikacji miejskiej. Linie A, 3, 4, 9, 9 bis, 10 i 14 będą kursowały objazdem przez ulicę Sienkiewicza-Sikorskiego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Miasta i Miejskiego Przewoźnika. 10 kwietnia 2010 roku prezydencki Tupolew rozbił się podczas podchodzenia do lądowania na smoleńskim lotnisku. W 7. rocznicę katastrofy Tarnobrzeg oddał hołd tym, którzy wtedy zginęli.
5 lat temu prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką, posłami, senatorami, duchownymi, wojskowymi i wykładowcami udali się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Ich wyprawa zakończyła się tragicznie. W wyniku katastrofy zginęło 96 osób, w tym parlamentarzyści ziemi podkarpackiej. Od 6 lat miejscem oddania hołdu poległym jest pomnik pamięci ofiar katastrofy lotniczej, znajdujący się nad Jeziorem Tarnobrzeskim. W 2011 roku pomnik powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Niezależni Razem. Potem, kiedy stowarzyszenie zawiesiło swoją działalność, Szkoła Katolicka Podstawowa przejęła pamięć o tym miejscu. Zarówno tragedia smoleńska, jak i mord w Katyniu są to takie dwa wydarzenia, które łączą się ze sobą nierozerwalnie. A naszym obowiązkiem nauczycieli jest przekazywać pamięć młodemu pokoleniu o tych wydarzeniach. Przed obeliskiem spotkali się m.in. władze powiatu tarnobrzeskiego, gminy Gorzyce, księża, uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy Tarnobrzega. Jednoczymy się tutaj wszyscy razem, nie jako przedstawiciele określonych partii politycznych, ale jako Polacy, aby oddać cześć i pokłonić się tym, którzy za tą Polskę, w której w tej chwili żyjemy, zginęli tak 77, jak również 7 lat temu. Jesteśmy tu z różnych środowisk, są samorządowcy, politycy lokalni, z różnych opcji politycznych, reprezentujących różne barwy polityczne. I cieszy mnie to bardzo, że jesteśmy tutaj wszyscy razem, wspólnie i wspólnie wspominamy naszych bliskich, przyjaciół, znajomych i również tych, którzy wówczas reprezentowali nasze państwo, parę prezydencką, ministrów, generałów. Chciałbym również zwrócić się do tych najmłodszych, którzy tutaj są z nami. Chciałbym im podziękować, ale chciałbym ich jednocześnie zobowiązać do tego, żeby rzeczywiście, tak jak powiedział Tadek Gospodarczyk, przychodzili tutaj co roku i kiedy nawet nas już nie będzie, a wy jeszcze będziecie na tym świecie, będziecie na tej ziemi, będziecie pewnie w większości czy w pewnej części mieszkańcami powiatu tarnobrzeskiego, miasta Tarnobrzega, abyście o tym miejscu nie zapominali. W uroczystości wzięła udział również pani Bogusława Bojen, siostra posła Leszka Deptuły, który zginął w katastrofie sprzed 7 laty. Za każdy gest, za każde słowo ja chciałam bardzo podziękować. Nie wiem, staram się co roku to zrobić, ale nie mam... brakuje mi wdzięczności. Chciałabym to kiedyś napisać. Przymierzam się do tego, żeby wymienić każdego z Państwa, żeby spamiętać, bo jak tacy, jacy będziemy dzisiaj dawać świadectwo i dawać to świadectwo naszym dzieciom, to jest najważniejsze. Najważniejsze jest, że myślimy patriotycznie i dzisiaj, że jesteśmy tu razem wszyscy bez względu na opcje, to przyszliśmy dlatego, że jesteśmy, kochamy Polskę, kochamy patriotów i kochamy tych ludzi, którzy zginęli, bo lecąc na obchody do Katynia. I to jest najważniejsze. Zgromadzeni odmówili wspólną modlitwę, którą poprowadził proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Tarnobrzegu, ksiądz Adam Marek, na znak pamięci o tych, którzy tragicznie zginęli. Przed pomnikiem ofiar katastrofy złożono kwiaty i zapalono znicze. Uroczystości rocznicowe wzbogacone zostały o krótki program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów publicznej katolickiej szkoły podstawowej w Tarnobrzegu. Pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej w 77. rocznicę tego wydarzenia uczczono także w Nowej Dębie. Do wspólnego uczczenia pamięci zamordowanych w Katyniu wszystkich mieszkańców Nowej Dęby zaprosili dyrektor samorządowego ośrodka kultury, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego oraz prezes Nowodębskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji zamordowanych w Katyniu. Spotykamy się tu dzisiaj wszyscy z myślą, pamięcią i modlitwą za naszych bohaterów, obrońców Rzeczypospolitej Polskiej i narodu polskiego. Oni wtedy zginęli za nas, teraz my modlimy się za nich, by odbierali swoją nagrodę wieczną w domu Ojca.
chwała bohaterom. Jednocześnie dziś mija 7. rocznica tragedii lotniczej i państwowej pod Smoleńskiem. Katastrofa ta pochłonęła polską delegację zmierzającą w dniu 10 kwietnia 2010 roku na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Również ich obejmujemy dziś modlitwą i pamięcią, prosząc Pana Miłosierdzia, by za ich postawę życia i ofiarę wynagrodził im swoją obecnością w niebie. W kościele Podwyższenia Krzyża Świętego złożono kwiaty w hołdzie zamordowanym. Kolejna część obchodów rocznicy miała miejsce w Samorządowym Ośrodku Kultury, gdzie wykład historyczny na temat zbrodni katyńskiej, przedstawionej jako element niemieckiej propagandy antybolszewickiej na terenie Generalnego Gubernatorstwa, poprowadził Tomasz Sudoł z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Mówiąc o Katyniu, bardzo często zapominamy, że była to również bardzo umiejętnie zaaranżowana kampania propagandowa przez stronę niemiecką, która była wymierzona w zasianie fermentu w obozie aliantów. Również chodziło o uderzenie w polskie państwo podziemne, o polskie władze na emigracji. Pokazanie, Niemcy starali się pokazać, że w obozie alianckim są zbrodniarze, tu mowa o stronie sowieckiej, którzy popełniali zbrodnie i tutaj umiejętnie zagrano tą kartą katyńską. Goebbels przykładowo mówił o tym, że to jest prawdziwa bomba polityczna. Było wiele takich historii w czasie II wojny światowej. Zarówno strona niemiecka, jak i strona sowiecka, ale również alianci umiejętnie grali na emocjach, jeśli chodzi o sprawę zbrodni wojennych. I bardzo często instrumentalnie wykorzystywano zbrodnie wojenne, w tym przypadku zbrodnię katyńską, do rozgrywek politycznych. Katyń jest na pewno jedną z większych tragedii, jeśli chodzi o zbrodnie popełnione na jeńcach wojennych w czasie II wojny światowej. Porady dietetyczne, kosmetyczne, stoiska ze zdrową żywnością i rękodziełem artystycznym. To wszystko czekało na tych, którzy zawitali na kiermasz zdrowia i urody do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu. Już po raz kolejny prezydent Tarnobrzega i pomysłodawca warsztatów Barbara Zych postawili na promocję zdrowego stylu życia i zdrowej żywności. Druga edycja kiermaszu nie bez powodu została zorganizowana w kwietniu. Kwiecień to Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia i bardzo nam zależy na tym, by kwiecień nadal pozostał miesiącem rozpoczęcia nowego etapu, czyli oczyszczania, aktywizacji, bo tak naprawdę człowiek, który jest zdrowy, jest człowiekiem szczęśliwym, a człowiek szczęśliwy szuka wokół siebie tylko i wyłącznie przyjaźni i miłości i na tym nam najbardziej zależy. W zeszłym roku mieliśmy 55 wystawców, w tym roku mamy 62. Rzeczywiście mamy z 3 województw zainteresowanych, również 2 stoiska z Małopolskiego, 4 stoiska ze Świętokrzyskiego, reszta podkarpackie. Uczestnicy kiermaszu mogli skorzystać m.in. z porad makijażystki, dowiedzieć się, jak dobierać podkład, czy jaką kolorystykę stosować w makijażu dziennym czy wieczorowym. Mam tutaj młodą dziewczynę, która na co dzień nie wykonuje makijażu mocnego, w zasadzie tylko nakłada podkład i tuszuje rzęsy. Dzisiaj wykonturujemy troszeczkę twarz, nadamy bardziej owalny kształt twarzy. Nałożymy na pewno jakieś cienie, zaproponuję dzienny makijaż delikatny w beżach, brązach, blondyneczka delikatna, eteryczna, także makijaż na pewno będzie delikatny. Na stoiskach nie zabrakło kosmetyków, także tych naturalnych, na przykład na bazie syberyjskich ziół. Na naszą skórę możemy działać od wewnątrz, od zewnątrz i bardzo jest ona potem dobrze odżywiona i zrelaksowana. Na przykład jest tu świetny produkt, jest to dezodorant z AUNU, jest to naturalny kamień, który działa również antyseptycznie i przeciwpotnie i nie zatyka porów i nie powoduje żadnych uczuleń, mogą nawet używać go alergicy. I z takich jeszcze bardzo dobrych rzeczy płyn do mycia naczyń i do mycia owoców na bazie orzecha mydlanego. I co tu jeszcze mogę polecić? Świetny szampon z korzeniem żeńszenia. Ten korzeń, jak się skończy szampon, wyciągamy, sadzimy i on rośnie. Nie tylko kosmetyki dobrze działają na nasze ciało, ale i baseny mineralne. O wyjątkowości, walorach relaksacyjnych i prozdrowotnych basenów solankowo-siarczkowych mówił Paweł Koziara z Solca Zdroju. Jeżeli mówimy o samej wodzie siarczkowej, jest to głównie profilaktyka i leczenie schorzeń układu ruchu, ale również tyczy się to schorzeń skóry i nerwic i niepokoi. Także zastosowań jest bardzo wiele. Basen ma tą zaletę, że ze względu na obniżone stężenie tej wody siarczkowej skorzystać z niego może każdy.
ponieważ typowe kąpiele siarkowe wymagają konsultacji lekarskiej, bo nie każdy z tego może skorzystać, w basenie jest to bezpieczne i może każdy do nas przyjechać i spróbować zalet właśnie wody siarczkowej. Wszyscy zainteresowani mogli skorzystać również z rad dietetyków. Te stoiska cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Przeprowadzamy dietetyczne badanie, jest to analiza składu ciała, także która pokazuje, ile masy mięśniowej, tkanki tłuszczowej, kości, wiek biologiczny. Także na podstawie tego badania możemy później oszacować, czy dana osoba ma otyłość, nadwagę, czy musi pić więcej wody, czy ma obtłuszczenie narządów wewnętrznych. Także jest to bardzo miarodajne badanie, które może wskazać później pacjentowi dalsze metody leczenia otyłości lub nadwagi. Badanie było bezbolesne. Stajemy sobie tylko na takiej wadze, także bardzo fajna rzecz. Wiemy, ile jest zawartości, jaka jest zawartość wody w organizmie, tłuszczu, masy mięśniowej. Mnóstwo stoisk promowało zdrową żywność, między innymi pieczywo. Mamy chleby wszelakiego rodzaju, jest to chleb wiejski, mieszany, pszenno-żytni. Ale mamy też bardzo dobry chleb babci bezdrożny na maślance. Tam jest mąka gracha, mąka razowa, mąka żytnia. Bardzo fajne chleby. Oprócz tego jest jeszcze razowy. Chlebek akurat jest tu pokrojony na kromeczki z pierwszego przemiału. Chyba najzdrowszy ten chleb jest. O tym, że picie herbaty jest zdrowe, przekonywali przedstawiciele świata herbat. Nasze herbaty w piramidkach to są tarnobrzeskie herbaty, pakowane dla nas liściaste, wysokogatunkowe herbaty. One są pakowane w takie piramidki i potem opatrzone różnymi miejscami z Tarnobrzega. Bardzo dobrze się sprzedają herbaty ze starym Tarnobrzegiem o smaku pieczonych kasztanów. O właściwościach zdrowotnych miodu nikogo chyba przekonywać nie trzeba. Podczas kiermaszu każdy mógł jednak posmakować wyrobów z pasieki i wybrać swój ulubiony. Każdy miód jest preferowany na co innego tak naprawdę, chociaż każdy wzmacnia organizm, każdy powoduje, że czujemy się lepiej, zdrowiej, ale też to jest oczywiście namacalne, że korzystając na przykład nie wiem, z miodu faceliowego, układ pokarmowy funkcjonuje zdecydowanie lepiej. Szczególnie dla panów miód brzosowo-nawłociowy, który działa rewelacyjnie na wszystko co najważniejsze. Dla pań każdy jest najlepszy, tylko na co innego oczywiście. Kiermasz, którego organizatorem był Urząd Miasta Tarnobrzega, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, skierowany był do każdej grupy wiekowej, w tym również do najmłodszych. Bo jak wiadomo, dobrych i zdrowych nawyków warto uczyć się od dziecka. Przed Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu stanął osteobus. Mieszkańcy po raz kolejny mogli zbadać swoje kości. Osteoporoza została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę cywilizacyjną. Ma utajony przebieg, dlatego nazywana jest cichym złodziejem kości. Rozpoznaje się ją najczęściej dopiero w momencie wystąpienia złamania lub po niewielkim urazie. Dlatego też w trosce o pacjentów władze Tarnobrzega zdecydowały się na kolejne bezpłatne badania kości. Jak zwykle osteobus może zbadać 100 osób. Chodzi o m.in. czas pracy radiologa i czas pracy sprzętu. W związku z powyższym więcej niż 100-105 osób po prostu nie jest możliwe do zbadania. Nie było dzisiaj kolejki w rozumieniu takim, że praktycznie każda osoba, która przyszła w celu badania, była praktycznie przyjmowana na bieżąco. Mieszkańcy Tarnobrzega chętnie korzystali z badania densytometrycznego, czyli badania gęstości kości. Badanie trwa od 3 do 7 minut. W zasadzie nie trzeba się przygotowywać, wystarczy nie mieć jakichś tam metali typu metalowe zamki, tego typu sprawy. Badanie wykonuje się do 65 roku życia z kręgosłupa, powyżej z bioderka. Generalnie badania nie są szkodliwe, wykonuje się je za pomocą promieni rentgen, ale w bardzo małym stopniu, bardzo małe dawki to są, więc badanie nie szkodzi. Procentowo jest objaśniony wynik, ewentualnie wynik jest w normie osteopenia lub też osteoporoza. Były to badania bezpłatne, za które normalnie trzeba byłoby zapłacić kilkaset złotych. Dęby szypułkowe, sosny zwyczajne, lipy drobnolistne. Między innymi te gatunki drzew posadzono w Lesie Zwierzynieckim w ramach ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew 1000 na minutę. W Polsce sadzonych jest około 500 milionów drzew rocznie, co w przeliczeniu daje około 1000 na minutę. Stąd właśnie nazwa całej akcji. W Lesie Zwierzynieckim została przeprowadzona po raz pierwszy. Posadzono kilka rodzimych gatunków drzew.
To jest sosna zwyczajna, tak jak już powiedziałem, dąb przypółkowy, lipa drobnolistna. Sadzimy również śliwe ałycze jako gatunek biocenotyczny domieszkowy. Na tej powierzchni właśnie między gniazdowej wcześniej były dęby czerwone, czyli nasz obcy gatunek, nie nasz rodzimy, tylko obcy. I dlatego jest ta wymiana tego drzewostanu po to właśnie, żebyśmy mieli powierzchnie zasadzone gatunkami rodzimymi. Aby posadzić nowe drzewa, trzeba było wcześniej przygotować glebę. Na odpowiednim podłożu można było rozpocząć sadzenie. Dokładnej instrukcji, jak poprawnie to zrobić, udzielił wszystkim nadleśniczy. Dęba szypułkowego sadzimy w więźbie co 80 cm i w tych rzędach wyoranych, one są mniej więcej co 1,5 metra. I co 80 cm ważną rzeczą jest, aby był właściwie wykopany ten dołek, w który sadzimy, czyli on musi mieć taką wielkość, żeby to drzewko dębowe mogło swobodnie się, te korzenie mogły się tam zmieścić, żeby nie były pozaginane, bo w takim przypadku nawet po kilku latach takie drzewko może uschnąć. I musi być dobrze obdeptane, ten korzeń musi być ładnie wyprostowany i będziemy mieć piękną uprawę i piękny drzewostan. Z sadzeniem drzew świetnie poradził sobie zaprawiony w boju prezydent miasta. Dla mnie to nie jest pierwszyzna. Wiesz, jak byłem studentem, sadziłem drzewa na zwałce. Tam wspólnie z kolegą posadziliśmy ponad 2000 drzew, także ale tutaj, jeżeli chodzi o Las Zwierzynieckie, to po raz pierwszy. No też takie uzgodnienia były w nadleśnictwie, że tutaj jest 5 lat faktycznie na posadzenie nowych drzew, jak są zrębnie i tutaj nadleśnictwo też wywiązuje się z tej mowy, więc od razu praktycznie po wycince, no po procesie rekultywacji drzewa sadzi. A w tym nadleśnictwu pomagają również przedstawiciele Rejonowego Koła Pszczelarzy oraz młodzież i nauczycielki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu. My od 20 lat z młodzieżą, już z kilkoma pokoleniami naszej młodzieży, sprzątamy właśnie zwierzyniec. Młodzież, która dzisiaj z nami jest przy sadzeniu lasu, bardzo ucieszyła się, kiedy taka inicjatywa pojawiła się, pomysł sadzenia lasu, ponieważ byli, widzieli, ile śmieci było we wrześniu i też zauważyli, że fragment zwierzęcia był wycinany, więc bardzo chętnie wzięli udział w akcji zalesiania zwierzęcia. Jest to ciężka praca, ale tutaj jak popatrzymy na młodzież, to już dość, nawet dziewczynki tutaj z przodu już są daleko, także no jest to trudna praca, ale myślę, że z chęcią wykonują tą pracę. Na tym terenie posadzonych ma być łącznie około 25 tysięcy nowych drzew. To jest dopiero początek. Początek nowego pokolenia. Ta uprawa leśna, bo to tak ją w naszej terminologii nazywamy, będzie pielęgnowana właściwie to do okresu rębnego, czyli przez dziesiątki lat. W tej fazie właśnie uprawy będą wykaszane chwasty, zbędne domieszki, które się tu na pewno pojawią. Ten las będzie później pielęgnowany, czyli będą wykonywane cięcia pielęgnacyjne w różnych fazach rozwojowych tego drzewostanu. Także będziemy musieli o to dbać my i nasi następcy przez długie lata. Maria Montessori to włoska lekarka, twórczyni systemu wychowania dzieci zwanego metodą Montessori, którą obecnie naucza się w szkołach podstawowych na całym świecie. Stosowana jest również w społecznej szkole imienia Małego Księcia w Tarnobrzegu. Jest to jedyna szkoła w Tarnobrzegu, która wykorzystuje metodę nauczania słynnej pedagog. Maria Montessori to osoba, która inspiruje nauczycieli na całym świecie od lat. Jej metoda fascynowała mnie osobiście od dawien dawna. W tym roku postanowiliśmy, a w zasadzie w zeszłym, wprowadziliśmy ją do klasy zerowej. Pani Litka jest najlepszym specjalistą w szkole w tym momencie, ponieważ przeszła wszystkie potrzebne szkolenia.
Od przyszłego roku wprowadzamy tę metodę do klas pierwszej szkoły podstawowej. Kolejni nauczyciele zostaną przeszkoleni. Metoda Marii Montessori funkcjonuje u nas w kraju. Przede wszystkim jest zauważalna w dużych miastach. Najbliżej nas jest przedszkole w Stalowej Woli. W Rzeszowie jest i przedszkole, i szkoła podstawowa, która ściśle prowadzi kształcenie, wykorzystując metodę Marii Montessori. Metoda ta kładzie nacisk na swobodny rozwój dzieci, przeciwstawia się tłumieniu ich aktywności. Montessori uważała, że głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwianie im wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Jest to metoda, która kładzie nacisk na samodzielność dziecka. To jest ta sentencja, którą wypowiada dziecko, że pozwól mi to zrobić samemu. My wprowadzamy elementy tej metody, które wykorzystujemy właśnie przy edukacji językowej, matematycznej. Tak jak dzisiaj było to zaprezentowane, łączymy te elementy Montessori przy zajęciach też muzycznych. Nauczyciele podczas zajęć zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori stosują wiele pomocy dydaktycznych, w które szkoła się doposażyła. Niektóre z nich własnoręcznie przygotowują także nauczyciele. Jako materiał rozwojowy wykorzystywane są na przykład dywaniki. Czemu służą? Dywanik w tej metodzie jest jak gdyby wyznaczeniem takiego swojego miejsca dla dziecka. To jest miejsce, gdzie nikt dziecku nie może wkroczyć. Dziecko się za to miejsce czuje odpowiedzialne. Nikt nie może przeszkadzać w trakcie pracy dziecka na tym dywaniku. Każdy musi zapytać o zgodę, czy dziecko przyjmie drugą osobę do pracy. I co jest ważne, dziecko pracując na tym dywaniku uczy się dyscypliny. Przyniesiony materiał na dywanik po skończonej pracy musi samodzielnie odnieść, zwinąć ten dywanik i odnieść miejsce przeznaczenia. Czyli uczy dyscypliny, skupienia uwagi i odpowiedzialności też. Nauczanie dzieci z klasy zerowej metodą Marii Montessori świetnie przygotuje je do nauki w wyższych klasach. Chcą dbać o dobro wspólne i jednocześnie wpłynąć na społeczny szacunek do natury. Fundacja Fundusz Lokalny SMK zaprosiła samorządy, stowarzyszenia i wszystkich ochotników do wspólnego sprzątania Wisły i Sanu. Wisła to bogaty zasób. To ornitologia, pejzaż dla obiektywu fotograficznego, teren do rekreacji wodniackiej, historia oraz tradycja. Robi wrażenie o świcie, jak i o zachodzie słońca. O wiele mniejszy zachwyt wywołują jej zaśmiecone brzegi, odpady, które nagromadziły się tu przez zimę. Przedstawiciele samorządów, jednostki OSP, reprezentanci stowarzyszeń i klubów Starnobrzega, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc postanowili wziąć się za wiosenne porządki i zadbać o piękno rzeki. Tarnobrzeżanie sprzątali odcinek od Nagnajowa do Zakrzowa. No jest to inicjatywa wspólna wielu organizacji pozarządowych, w tym również gminy Tarnobrzeg, która włączyła się do akcji, ale przede wszystkim najważniejsze to są organizacje tutaj tarnobrzeskie, czyli Pikairo w osobie tutaj pani prezes, Ochotnicze Straże Pożarne, Koło Wędkarskie, TKKF. Mamy zbierać śmiecie z Wisły, tudzież z brzegu, z tym, że no, dzisiaj przy wysokim stanie wody to zbieranie z Wisły to jest takie troszeczkę trudniejsze, bo wiadomo, mocny prąd i dość sporo, chyba Wisła już sama z siebie się oczyściła, natomiast ci, co się na łódki nie zmieszczą, no to będziemy szli tutaj brzegiem i zbierali. Jak mówi Beata Wójcikowska ze Stowarzyszenia Pikairo, jest co sprzątać. Sama Wisła może nie jest tak zaśmiecona, aczkolwiek brzegi są masakrycznie zabrudzone i uważam, że należy zająć się brzegami. My jako Stowarzyszenie Pikairo w tej chwili napisaliśmy projekt z Lex Startera. Przeszedł on do kolejnego etapu, jest w tej chwili etap głosowania. Chcemy zmienić tereny nad Wisłą poprzez postawienie altany grillowej, posprzątanie, ogrodzenie trochę tego terenu, bo to są syzyfowe prace, sprzątanie cały czas, sprzątamy co tydzień są śmieci. Mieszkańcy sami nie dbają o to, co mają. Na projekt stowarzyszenia można głosować do 8 maja za pośrednictwem strony internetowej lechstarter.urbanforms.org. Codziennie można oddać jeden głos.
Tam jest grant do wygrania w wysokości 50 tysięcy złotych. Byłby zakup kajaków, z których mieszkańcy mogliby korzystać, zakup rowerów miejskich, również dla mieszkańców, altana grillowa, garaż, ogrodzenie, toj, żeby zapewnić mieszkańcom warunki godne. Na dzień dzisiejszy to sprzątanie ma o tyle sens, że jest początek sezonu i coś z tym trzeba zrobić. Namawiam gorąco do głosowania na ten projekt, bo wart jest tego i faktycznie, jak my sami sobie czegoś nie zrobimy, no to nikt za nas tego nie zrobi. Do oczyszczania rzeki przyłączył się także Baranów Sandomierski z wicestarostą tarnobrzeskim na czele. Jest szybka reakcja, szybkie działanie i stąd mamy tutaj Ochotniczą Straż Pożarną z Dymitrowa Małego, z Siedleszczan, Łuka jest Siedleszczany też. Idąc wzdłuż Wisły, kolejne organizacje przyłączyły się do akcji, także mamy zamiar posprzątać nabrzeża od Dymitrowa Małego w kierunku do Sanu. Oczywiście całej Wisły nie da się posprzątać, nie ukrywajmy, jest masę śmieci naniesionych, wbitych już muł tak, że trudno to zrobić. Jednak chodzi w tej akcji o podniesienie pewnej świadomości ekologicznej, przebywania turystów, przebywania osób na nawet niedzielnych piknikach właśnie w takim terenie nadwiślańskim. Każdy lubi wodę, lubi sobie posiedzieć na kocyku czy powędkować. Niemniej jednak część osób zostawia ze sobą po sobie śmieci i chodzi o to, żeby uczulić właśnie i nauczyć społeczeństwo jak gdyby zabierania ze sobą wszystkich śmieci. Zdaniem Lesława Badawika, prezesa jednostki OSP w Dymitrowie Małym, inicjatywa słuszna, jednak jedna akcja problemu nie rozwiąże. Powinna być powtarzana. Wydaje mi się, że należałoby podejść kompleksowo, bo gro tych śmieci, które tu będziemy zbierać, one przekrywają do nas z górnych odcinków Wisły. Powiększane oczywiście o śmieci tutaj bieżące, więc powinna być to akcja ogólnopolskiej świadomości ekologicznej. Myślę, że ten kierunek jest dobry, bo jeśli o czymś się coś mówi, rozmawia, to ludzie mają większą świadomość, zwracają uwagę na to, co robią i co czynią. Mając na uwadze, że jakie środowisko sobie zgotujemy, w takim później de facto żyjemy, a staramy się, żeby było jak najbardziej przyjazne mieszkańcom. Akcja sprzątania została zrealizowana w ramach Roku Rzeki Wisły. Setki motocyklistów przejechały ulicami Tarnobrzega w wielkiej paradzie. A wszystko to z okazji pierwszego tarnobrzeskiego otwarcia sezonu motocyklowego. Imprezę zaplanowali sympatycy motocykli, dwa miejscowe stowarzyszenia Freeriders Tarnobrzeg oraz Headhunters Nomads MC. Zaplanowaliśmy taką imprezę jako sympatycy motocykli, jako grupa, która chciała pokazać, że w Tarnobrzegu też można zrobić fajną imprezę motocyklową. Była to idealna okazja do tego, by pokazać swoje maszyny i tradycje. Do Tarnobrzega zjechali motocykliści z Łodzi, Tarnowa, Krakowa, Rzeszowa, Niska i okolicznych miejscowości. Wszyscy spotkali się na terenach zielonych nad Wisłą, by stąd wyruszyć w miasto, paradą ryczących jednośladów. Motocykliści uznawani jako tacy niegrzeczne łobuzy trochę, a to jest przekrój, cały przekrój zawodowy od urzędników przez handlowców, mechaników, lekarzy, wojskowych, praktycznie cały przekrój zawodowy społeczeństwa. Ubierają panowie, panie tradycyjne ciuchy, skóry, siadają na motocykle i wyruszają przed siebie. Wiatr w włosach, przestrzeń, przyroda. Wesoło, dobre towarzystwo. Po paradzie przyszła pora na koncerty i opowieści o swojej pasji. Ile trwa twoja pasja? Jak długo jeździsz na motocyklu? Jeżdżę na motocyklu praktycznie od dzieciństwa, z krótką przerwą na studia. Te praktycznie 25 lat. I myślę, że jeśli już nie będzie możliwości jeździć na dwukółce, skończę na trajce. Wśród motocyklistów można było spotkać również kobiety. Zdarza się to coraz częściej, jednak wciąż wzbudza zainteresowanie. A tak naprawdę to jest moja pasja od dzieciństwa. Zresztą ja zawsze jeździłam na czymś, tak? A tak naprawdę marzenie było, że kiedyś sobie kupię motocykl. Mam trzech starszych braci i tak naprawdę tak, zaczęło się od braci tak naprawdę. A w tej chwili tylko ja jeżdżę na motocyklu. To jest mój drugi motocykl, ale uwielbiam jeździć. Mam wspaniałych przyjaciół, z którymi jeżdżę.
bardzo dobrze się czuję, odpoczywam. Dzisiaj w Tarnobrzegu to jest tak, rozpoczęcie sezonu, nasz pierwszy raz. Impreza się udała, pogoda dopisała, także jest super. Jak zacząć i cieszyć się motocyklową pasją? O tym chętnie opowiadali organizatorzy imprezy. Motocyklista musi to poczuć. Może zacząć od 50 cm, szkoląc się 125, 250, 400, nawet tak jak w moim wypadku. Zacząłem od małego komarka, a obecnie jeżdżę na Yamaha Riderze, która ma 1900 cm pojemności, ponad 100 koni. Dla mnie motocykl to czarna perła w chromie typu custom, podobny do Harley'a Davidsona, dużo chromu, czarnej perły. I to, co się od kask Wikingów, żeby być rozpoznawalnym indywidualnie, jako indywidualista. Każdy, kto odwiedził nadwiślańskie tereny, mógł nie tylko posłuchać ryku silników motocykli, ale także przyjrzeć się im z bliska, a było na co patrzeć. Orkiestra Dęta, działająca przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim, rozpoczęła wspólne granie. Początkujący muzycy pierwsze próby mają już za sobą. Początki zawsze są trudne. Członkowie orkiestry uczą się wszystkiego od podstaw. Jest trudno, bo i gra na instrumentach dętych jest trudna. To najbardziej wymagające muzyczne narzędzia. Efekt jest bardzo zadowalający. Dzieciaki się bardzo starają, chcą wystąpić na koniec roku, więc to jest na pewno dla nich dużą motywacją. Rodzice wspierają, także myślę, że będzie fajnie czego posłuchać na koniec roku. Orkiestra zagra nie tylko na koniec roku. Jej członkowie chcieliby móc zaprezentować swoje umiejętności najpierw lokalnie w Baranowie Sandomierskim, później chcą grać także poza granicami gminy. Nie wykluczają swojego udziału także w konkursach muzycznych. Zawsze orkiestra kojarzy się z właśnie takimi utworami ludowymi, związanymi z naszą tradycją. Natomiast ja chciałabym oprócz tych rzeczy również robić, myślę, jakieś ciekawsze, związane z muzyką filmową, z czymś bardziej w sferze koncertowej, niżeli takiej biesiadnej. Obecnie orkiestra składa się z 13 osób. Każdy, kto chciałby zasilić jej szeregi, może dołączyć do niej w każdym momencie. A teraz zapraszam na wydarzenia świąteczne. Uroczysty pochód, poświęcenie palm, symboliczny wjazd Jezusa na osiołku. Tak mieszkańcy tarnobrzeskiego osiedla Miechocin świętowali Niedzielę Palmową, ostatnią przed Wielkanocą, otwierającą Wielki Tydzień. Niedziela Palmowa należy do najstarszych świąt w tradycji Kościoła. Obchodzona jest na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa na osiołku do Jerozolimy i jednocześnie jest zapowiedzią męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, czyli świąt wielkanocnych. Według obrzędów katolickich tego właśnie dnia wierni przynoszą do kościołów do poświęcenia ozdobne palmy, będące symbolem liści prawdziwych palm i gałązek oliwnych, którymi według Ewangelii mieszkańcy Jerozolimy witali wjeżdżającego do miasta Jezusa. Na osiedlu Miechocin w organizacji uroczystej Niedzieli Palmowej od 2012 roku angażuje się nie tylko parafia, ale i zarząd osiedla wspólnie ze szkołą podstawową nr 6. Zawsze pilnujemy takiej pewnej łączności, żeby z każdego osiedla był reprezentant. Więc Ochotnicze Straże Pożarne, ponieważ osiedle Miechocin, parafia, która tutaj się znajduje, łączy, obejmuje swoim działaniem aż 4 osiedla. Siedleszczany, Nagnajów, Miechocin, Ocice. Więc z każdej parafii pilnujemy tego, żeby był jakiś przedstawiciel i łącznik. A to w postaci dziewczyn ubranych w stroje ludowe. Albo oprawy do jadącego Chrystusa. Albo oprawy mszy świętej. Tradycyjnym takim elementem, no to przede wszystkim będzie palma, którą tutaj widać. Zorganizowaliśmy w szkole warsztaty palmowe pod przewodnictwem pani Ewy Ziętek, zawołanej lasowiaczki, która pokazała dzieciom, jak robić tradycyjną palmę. No i przede wszystkim wymiar religijny uroczystości dzisiejszej, czyli uroczysty wjazd Chrystusa w otoczeniu księży, palm, wiernych i ludu, który będzie kroczył za nim.
W niedzielę palmową w tarnobrzeskim kościele pod wezwaniem Marii Magdaleny można było ujrzeć wiele kolorowych, wielkanocnych palemek, symboli męki Chrystusa, a także odradzającego się życia. Jedne gotowe, zakupione w sklepach, inne wykonane własnoręcznie. Wszystkim nie brakowało uroku. Moja akurat nie to jest palma, którą zrobiły dzieci z warsztatów terapii zajęciowej z Sandomierza. Po prostu zaprzyjaźniona plastyczka prowadzi tam zajęcia. No i to też jest pewien rodzaj pomocy dla tych dzieci poprzez kupno. No uważam, że jest bardzo ładna. Oryginalna. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć tradycyjnych elementów przeżywania Niedzieli Palmowej, symbolicznego wjazdu Jezusa na osiołku, poświęcenia palm i radosnej procesji z palmami. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby stałym Kościołem rozpocząć obchód Misterium Paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Uroczystościom Niedzieli Palmowej na osiedlu Miechocin towarzyszył również wielkanocny kiermasz, na którym swoje stoiska wystawili m.in. Stowarzyszenie Ocice, Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Koło Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego. Największym powodzeniem cieszą się ciasteczka, więc są i babeczki, i muwinki, i rogaliki. Głównie to dla dzieci. No, co roku organizujemy taki kiermasz ciast wielkanocnych i dochód przeznaczony jest na cele społeczne. W ubiegłym roku było to wspomożenie akcji letniej organizowanej przez parafię, a w tym roku chcemy dofinansować zakup nowych dekoracji do naszego kościoła, głównie związanych z Wielkanocą. Wypieki, stroiki, wielobarwne pisanki i baranki przyciągały uwagę zarówno dzieci, jak i dorosłych. Wola Baranowska była gospodarzem gminnego konkursu na najpiękniejszą i największą palmę wielkanocną. 5 metrów 70 centymetrów. Tyle mierzyła najwyższa ze zgłoszonych palm. Konkurs na najpiękniejszą i największą palmę został ogłoszony dla sołectw z gminy Baranów Sandomierski już po raz 7. Jego wielki finał odbył się w Niedzielę Palmową. Myślę, że bardzo fajna idea, koncepcja, także, która się przyjęła na terenie naszej gminy. No jak widać, mieszkańcy chcą uczestniczyć, bo nie tylko ci, którzy te palmy przywieźli, ale mieszkańcy z terenu gminy również przyjechali na tą mszę świętą, na ten konkurs. Myślę, że bardzo fajne wydarzenie, które ubarwia na pewno tą Niedzielę Palmową. Stwarza, że no, jakby lepiej ją przeżywamy, myślę, i to takie pozytywne wydarzenie. Konkurs ma na celu kultywowanie tradycji samodzielnego przygotowania palm, jak i przekazywania młodszym pokoleniom technik ich wykonania. W tym roku swoje wielkanocne dzieła prezentowały m.in. koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, Związek Emerytów i Rencistów, jak również całe rodziny, które wspólnie ze swymi pociechami przygotowały coś oryginalnego. To jest nasza palma z koła gospodyń wiejskich w Dąbrowicy. Kwiaty były robione dużo wcześniej, jeszcze w okresie zimowym, natomiast cały montaż palmy odbył się w tym tygodniu. Samo wicie palmy to zajęło nam 3 popołudnia. I na tą palmę składają się kwiaty z bibuły zupełnie ręcznie robione. I ozdoby świąteczne, trochę wiosny, trochę kwitnących jabłoni, co tam mamy jeszcze ciekawego, no to co widać na tej palmie, bazie, palemki. Najwyższa zgłoszona do konkursu palma wielkanocna mierzyła 5 metrów 70 centymetrów. Wszystkie wykonane zostały z ogromną starannością i bez wątpienia przyciągały wzrok swą barwnością i oryginalnością. Ja zawsze z przyjemnością przyjeżdżam do Baranowa Sandomierskiego, bo choć w Lipnicy Murowanej są największe palmy, ale w Baranowie Sandomierskim są najładniejsze. Są bardzo oryginalne, są ręcznie robione. Wszystkie kwiaty, chociaż podobna technika, ale są inne. Ale oprócz tych palm, które są przygotowywane przez poszczególne koła gospodyń wiejskich wsie, to rodziny też widać, że mają ręcznie robione kwiaty i palmy. Każda jest inna.
Palmy, które uczestnicy prezentowali w Domu Ludowym i z którymi następnie wyruszyli procesją do kościoła, oceniało jury, zwracając szczególną uwagę na ich zgodność z tradycją i materiały, z jakich zostały wykonane. Co roku są coraz ładniejsze i coraz bardziej właśnie tak tradycyjne, że tak powiem, bo kładziemy główny nacisk na to, żeby palma była tradycyjna przede wszystkim. Tradycyjna to znaczy tak, w palmie co powinno się znajdować? Bazie, gotki, trzcina i ewentualnie zimozielone roślinki typu bukszpan, cis, tuja, jeszcze barwinek dodatkowo, bo też barwinek jest jak najbardziej dopuszczalny, do koszyczków się też barwinek daje. Poza tym są ręcznie robione kwiaty, ponieważ sztuczne kwiaty, które teraz są w obiegu i tak często stosowane, to nie są tradycyjne. No i wstążki ewentualnie są stosowane do palmy, wstążki albo też cięta bibuła w paseczki, to też jak najbardziej tradycyjne. Natomiast nietradycyjne jest, jak widzę, troszkę mnie to tak zaniża poziom palmy, jeżeli w palmie znajdują się sztuczne kwiatki, już wspomniałam, zboże, niektórzy kłosy wkładają, to nie nasza tradycja, to jest tradycja bardziej ze wschodu. Komisja miała twardy orzech do zgryzienia. Twórcom palm przyznano dwa pierwsze miejsca. Trafiły one do Koła Gospodyń Wiejskich ze Skopania oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrowicy. Upominki w nagrodę za ciężką pracę, której efektem były piękne palmy, otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. Wielki Tydzień zawsze obfituje w przedświąteczne spotkania. Takie przeżyli m.in. podopieczni Domu Dziennego Pobytu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu. Na wspólne śniadanie do Domu Dziennego Pobytu przybyli przyjaciele placówki, którzy na co dzień dbają i wspierają jej podopiecznych. Podczas przedwielkanocnych spotkań zawsze króluje nostalgia, nie brak jednak międzyludzkiej serdeczności i radości. Tak było i tym razem. Jest to też taka okazja do chwili refleksji, zadumy nad własnym życiem, bo sama formuła świąt wielkanocnych to nadzieja, to radość, to miłość i mam nadzieję, że w takich właśnie dniach, a pogoda temu też sprzyja, będzie możliwość do okazania sobie wzajemnej życzliwości. Śniadanie wielkanocne to dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu szczególne wydarzenie, dlatego przygotowują się do niego na długo przed tym ważnym dniem. Sama mam możliwość podziwiania, jak właśnie wielką wagą obdarzają to wydarzenie, jak cieszą się, jak szczególnie zapraszają gości na tą okazję. To jest taki dzień wzajemnej życzliwości, podkreślam, i wzajemnie dla siebie, ale również dla osób, które sprzyjają tej działalności. Spotkanie wielkanocne rozpoczęło się akcentem poetyckim. Swoją twórczość zaprezentowały panie z Domu Dziennego Pobytu. Stoję u drzwi i kołaczę. Czekam cierpliwie. Może otworzysz mi i cichutko zapłaczesz? A ja przytulę cię i winy ci wybaczę. Dźwigając grzechy świata w swej drodze na Golgotę, wybaczyłem oprawcom, bo ciebie ukochałem zlanym krwawym potem. W dzień i Wielkanocy biją wszystkie dzwony, ogłaszając światu zmartwychwstanie Pana. Następuje dla nas dzień błogosławiony, nadzieja zbawienia każdemu z nas dana. Błogosławieństwa udzielił oraz poprowadził wspólną modlitwę ksiądz Krzysztof. I pytanie jest, gdzie my się znajdziemy? Czy będziemy tak jak święta Weronika, która będzie potrafiła otrzeć potrzebującemu łzę, krew, ból? Czy będziemy może jak Matka Bolesna, która będzie przy osobach cierpiących? Czy może staniemy się jak dobry młodzież, który się nawrócił w ostatnim momencie życia? I kiedy wszyscy się od nas odwrócą, przy tej osobie, która stanie blisko naszego łóżka, wypowiem takie słowa: wybaczam i proszę o wybaczenie. Miejmy nadzieję, że nigdy, nikt z nas nie stanie się jak Judasz i nie zdradzimy zarówno Pana Jezusa, ale i samych siebie.
Swoje śniadanie wielkanocne mieli również podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy. Jest to tradycyjne spotkanie, w związku z tym będzie i barszczyk, i jajeczko, i oczywiście świąteczne życzenia, a przed świątecznymi życzeniami przedstawienie przygotowane przez uczestników Środowiskowego Domu, które jest Misterium Mękiem Pańskiej, ale w analogii do choroby psychicznej, na którą cierpią nasi uczestnicy. Chcieli właśnie wypowiedzieć się słowami Drogi Krzyżowej o tym, co przeżywają na co dzień, walcząc czy godząc się ze swoją chorobą. Jeśli masz chwilę smutne w swym życiu, powierz się Matce, kiedy rozpacz rozdziela twe serce. Dla podopiecznych tej placówki wielkanocne śniadanie to również bardzo ważne wydarzenie. Przygotowania trwały bardzo długo. Klub muzyczny ćwicząc i teatralny ćwicząc przedstawienie to już było kilka miesięcy. Natomiast same ozdoby świąteczne, dekoracje świąteczne to ostatni miesiąc. Także rzeczywiście tą atmosferę świąteczną czuliśmy na co dzień. Podczas wielkanocnych spotkań nie zabrakło oczywiście wzajemnych życzeń i symbolicznych prezentów. Prezydent miasta najlepsze życzenia przekazał nie tylko podopiecznym obydwu placówek, ale również wszystkim mieszkańcom Tarnobrzega. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych życzę mieszkańcom Tarnobrzega wszelkiej pomyślności na święta, życzliwości, serdeczności ludzkiej, zdrowych, pogodnych, wesołych świąt spędzonych w gronie przyjaciół i rodziny, świąt przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. W Gorzycach można było poczuć zapach zbliżających się świąt. Wszystko za sprawą trzeciej edycji Festiwalu Wielkanocnych Potraw i Rękodzieła Artystycznego. Pięknie udekorowane wielkanocne stoły, pełne wyjątkowych i tradycyjnych specjałów, kolorowe pisanki i wielkanocne ozdoby królowały podczas Wielkiego Święta Smaku i Rękodzieła, którego ideą jest przede wszystkim kultywowanie dawnych tradycji i zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi. W dalszym ciągu kultywujemy to, co najlepsze, a oprócz tego tworzą się nowe tradycje, bo w tym roku oprócz suto zostawionych stołów z pięknymi mazurkami, innymi wypiekami, wędlinami, jajkami, pokazało się bardzo dużo ozdób związanych ze świętami wielkanocnymi. Jest to rękodzieło, tego nie kupimy nigdzie w supermarketach czy w innych sklepach. Każda ozdoba jest wykonana indywidualnie przez panie, panów z naszej gminy. Przygotowane przez wystawców stoły aż uginały się od pyszności. Każdy starał się zaprezentować coś wybornego i oryginalnego. Mamy barszcz wielkanocny, mamy pasztet z królika, mamy jajeczka kolorowe w galaretce, z galentynie, mamy jajeczka faszerowane z serem, z pieczarkami, z szyneczką. Mamy również mazurki przeróżne z makiem, z dżemem, babki, prawie wszystko, co trzeba na stół wielkanocny. Chrzan, najważniejsze to mamy chrzan, który jest taki typowym wieńskim chrzanem zrobionym. To jest właśnie, jest chrzan, który jeżeli robimy większą ilość, to robimy na maszynce, ewentualnie trzemy na tarce. Ja zazwyczaj jak tam mało, to w tarce. Do tego dajemy kilka żółtek, troszeczkę octu, soli i po prostu to ucieramy nawet rękami, żeby to złapał taką konsystencję sału. A w tej chwili to on jest taki naprawdę chrzanem do każdego paszteciku i do barszczyku. U gospodyń z Gorzyc królował m.in. pasztet i żurek. Pasztet jest zrobiony z mięska wieprzowego, ze szpinaku i sera białego. Mamy jeszcze paschę, mamy sałatki, mieliśmy mazurki, żur, wielkanocny żur, swój zakwas. To 4 dni mi kisło z mąki żytniej, z czosnkiem. I po 4 dniach zlany i dzisiaj ugotowany barszcz z jajeczkiem i z kiełbaską i z boczkiem jeszcze. Mamy nawet nalewki domowej roboty i to jest i malina, i jeżyna, i pietruszka. Na koneserów dobrej kuchni czekały i inne smakołyki. Mazurek imbirowo-cytrynowy z białą czekoladą, babka na piwie cytrynowym, ciasteczka i oryginalne bazie z ciasta drożdżowego, wykonane przez uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w Grębowie.
proste ciasto drożdżowe, takie chlebowe, nie może być za bogate, bo tak jak tutaj, o, za mocno przerośnięte są. Nakładane surowe ciasto na gałązki. Sztuką w tych baziach jest to, że trzeba wybrać ładne gałązki, żeby ładnie były ułożone od gałęzienia. Nakłada się pierwsze ciasto brązowe z kakao, na to nakłada się białą kuleczkę, formuje się bazie, po czym się wypieka w piecu. I to jest sztuką, jest też pieczenie, bo trzeba tak upiec, żeby ciasto się nie przykleiło. Duży musi być piekarnik. I efekt jest końcowy taki, mówię, no niepowtarzalny. Wizytówką stołu przygotowanego przez Radę Rodziców działającą przy zespole szkolno-przedszkolnym w Trześni były żywe króliki. W tamtym roku mieliśmy króliczki żywe, bardzo się cieszyły dużym powodzeniem, zainteresowaniem przede wszystkim dzieci. I dzisiaj również bardzo każde dziecko chciało sobie podejść, zobaczyć jak to dzieci, jak to Rada Rodziców ze szkoły. Dzieci bardzo lubią króliki, więc to jest... A następnym produktem, który żeśmy bardzo dzisiaj polecali, jest galantyna. Galantyna i carpaccio. Carpaccio też bardzo dużym powodzeniem się cieszyło w degustacji tutaj wszystkich odwiedzających tą naszą dzisiejszą wystawę. Jest bardzo odświeżające, lekko strawne, a przede wszystkim z buraczkami, a buraczki mają dużo witaminy, żelaza, więc wskazane dla nas wszystkich na wiosnę. Chętnych do kosztowania smakołyków i wielkanocnych specjałów nie brakowało. Jestem naprawdę wielbicielem swojskich wędlin. Uwielbiam swojskie wędliny domowego wyrobu i naprawdę wszystkie, na wszystkich stołach te wędliny były przepyszne. Niestety nie mam takich zdolności kulinarnych, moje zdolności kulinarne kończą się na jajecznicy tak mniej więcej, ale naprawdę wędlinki polecam wszystkim, zresztą wszystkie wspaniałości były przepyszne. Uwagę odwiedzających poszczególne stoiska przyciągały nie tylko wybitne specjały, ale i rękodzieło artystyczne, a także ciekawie przystrojone eleganckie stoły. Każda jedna wykonała coś, także te stroje, kurczaczki, tak, nawet te koszyczki, to jest wszystko nasza, łabędź też jest naszej pracy, koleżanka jedna wykonała, kwiatki na przykład. Takie ozdoby, które są robione przez nasze dzieci, to są dekoracje na stoły i nie tylko, oryginalne robione przez naszych dzieci, również taki warkocz dekoracyjny, czy podstawy. Oryginalne zwikliny, a również takie bardzo wydaje się proste, a jak piękne dekoracje tutaj okienne, takie domki z tymi gniazdkami, które może... A następna rzecz, która jest dla nas tutaj tak jak gdyby przedstawiająca, są nasze anioły cześniowskie, które są również tutaj akcentem zaznaczone. Podczas festiwalu odbywały się konkursy, w których wybierano m.in. tradycyjny stół wielkanocny. Tą nagrodę zgarnęły panie z koła gospodyń wiejskich w Gorzycach. Z kolei w konkursie na najsmaczniejszą babkę wielkanocną w kategorii indywidualnej zwyciężyła Alicja Wydra z Wrzaw. To jest ciasto babkowe, ale w środku jest masa makowa i kakaowa przekładane i polewane jest czekoladą i ubrane migdałami, a na górze jest korona. Korona jest zrobiona też z ciasta babkowego cytrynowego i jest polana lukrem i pisze aleluja. Ja to chciałam tak troszeczkę nazwać, że i baba może nosić koronę pod tym hasłem właściwie. Publiczność również miała okazję ocenić to, co przygotowali wystawcy, oddając uzupełnione karteczki, jajeczka na wybrany przez siebie stół. Najwięcej głosów zebrał stół przygotowany przez Radę Rodziców przy zespole szkolno-przedszkolnym w Trześni. Wśród głosujących wylosowano nagrody książkowe. Nie zabrakło gratulacji i świątecznych życzeń. Korzystając z okazji zbliżających się świąt, Zmartwychwstania Pańskiego, chciałbym wszystkim widzom TVL-u, ale i nie tylko, mieszkańcom gminy Gorzyce, mieszkańcom Tarnobrzega, Nowej Dęby, całego naszego powiatu i powiatów ościennych życzyć zdrowych, radosnych, pogodnych świąt wielkanocnych, jak również dużo zdrowia, uśmiechu na co dzień, nie tylko w te święta, ale przez cały rok do następnych świąt. Z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych wszystkim mieszkańcom powiatu tarnobrzeskiego życzę przede wszystkim dużo zdrowia, dużo uśmiechu na co dzień, wszystkiego, co najlepsze.
Mieszkańcy Nowej Dęby mieli okazję obejrzeć Misterium Męki Pańskiej zatytułowane Kielich Goryczy. Spektakl przygotowali członkowie grupy teatralnej Pora na Seniora z udziałem aktorów z grupy My czy On Jeden oraz dzieci z Bajdurka. Misterium jako forma dramatu, scenicznej prezentacji treści biblijnych lub żywotów świętych sięga swoimi korzeniami średniowiecza. Początki nowożytnej tradycji ich odprawiania, a następnie inscenizacji datuje się na X wiek. Pierwsze inscenizacje misteryjne stanowiły odpowiedź na potrzeby ludzi domagających się możliwości osobistego uczestniczenia w najważniejszych wydarzeniach z Pisma Świętego. W Polsce misteria pasyjne znane są od XVI wieku. Mają zwykle charakter tradycyjny, drogi krzyżowej rozbudowanej o sceny nawiązujące do poszczególnych stacji. Koncentrując się wokół męki, śmierci i niekiedy także zmartwychwstania, ukazują Paschę Chrystusa, jego przejście ze śmierci do życia po prawicy Ojca. Misterium Męki Pańskiej w reżyserii Ewy Kieliszek zaprezentowali również członkowie nowodębskich grup teatralnych Pora na Seniora, My czy On Jeden oraz Bajdurek. Nowodębianie mieli okazję zobaczyć spektakl dwa razy. Pierwszy odegrano w murach kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, drugi w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica. Koncertem Idziemy za Tobą w tarnobrzeskiej parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla wystąpił zespół Norolim. Było to piękne zwieńczenie Niedzieli Palmowej. Już po raz 104 w swojej karierze zespół wykonał muzyczno-poetycki spektakl, który opiera się przede wszystkim na stacjach rozważaniach Drogi Krzyżowej. Jest to koncert pod tytułem Idziemy za Tobą, gdzie wyświetlamy stacje Drogi Krzyżowej, obrazy, których autorem jest zresztą nasz pianista. Pianista, który jest jednocześnie też kompozytorem utworów, które zagramy. Ja jestem autorką tekstów i to są nasze rozważania. 16 utworów, 14 stacji, prolog i epilog łączą się w taką właśnie zamkniętą całość od początku do końca Drogi Krzyżowej. Sam spektakl powstał w 2009 roku i od tamtej pory zagraliśmy go 103 razy, dzisiaj 104. Mniej więcej około 15 koncertów rocznie gramy, zważywszy, że zamykają się tylko w Wielkim Poście w 6 tygodniach, no to jest rzeczywiście sporo grania. W kościele Chrystusa Króla rozbrzmiewał fortepian, skrzypce, wiolonczela, flet poprzeczny i wokal. Upadki pod krzyżem postrzegane jako metafora grzechu człowieka, poszukiwanie uczciwości i sprawiedliwości sądów ludzkich, ból matki po stracie syna, czy wreszcie promyk nadziei w zmartwychwstaniu. To tylko niektóre motywy rozważań, jakie przewijały się przez utwory, będące elementami tego wzruszającego koncertu. Piękne teksty, piękna muzyka, no i wspaniali wykonawcy, którzy już ten spektakl grają bardzo długo i cieszy się dużą popularnością. Myślę, że jest takim pięknym uwieńczeniem także tej Niedzieli Palmowej.
Słowno-muzyczny spektakl w wykonaniu zespołu Norolim dostarczył wszystkim wielu przeżyć i wzruszeń. To już wszystko w tym wydaniu wydarzeń. Zaraz po nich zapraszam na sport. A na koniec pragnę życzyć Państwu spokojnej, radosnej i słonecznej Wielkanocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa oraz wielu spotkań w gronie najbliższych. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.